Witajcie, mam na imię Mariola i dziś zapraszam Was na drugi film z cyklu o tym rozmawiaj ze swoim dzieckiem. Dziś powiem Wam kilka słów o książce Kiedyś na pewno pani Ewy Nowak. Pani Ewa jest nie tylko pisarką, publicystką, ale także pedagogiem, terapeutą. I tu zapewne tkwi taki klucz do wartości jej książek. Być może wielu z Was kojarzy nazwisko autorki z czasów szkolnych, gdyż jedna z jej książek jest lekturą szkolną. To jest Pajączek na rowerze, o ile dobrze pamiętam. Jak widzicie, ta książka jest przepięknie wydana, w twardej oprawie. 293 strony podzielone są na prolog, 10 rozdziałów i epilog. Całą historię narrator przeskakuje do takich dwóch równolegle toczących się żyć bohaterek. I raz jesteśmy u Doroty, raz jesteśmy u Kamili, ale też bywają takie momenty, gdzie dziewczyny są razem. Bo jak już się dobrze domyśliliście, dwiema głównymi bohaterkami w tej całej historii jest Kamila i Dorota. Te momenty przejścia są zaznaczone gwiazdką. Wiecie już z poprzednich filmów, że wolę opisy w postaci imienia, miejsca, ale muszę przyznać, że autorka tak sprawnie prowadzi początkowe opisy, że od razu wiemy, gdzie się obecnie znajdujemy. Dziewczyny przyjaźnią się od dawna, chodzą do jednej klasy, przygotowują się do matury i dzieli je dosłownie wszystko poza jednym. Obie dorastają w dysfunkcyjnych rodzinach, a raczej powinnam powiedzieć w dwóch skrajnie różnych od siebie dysfunkcyjnych rodzinach. Pozwólcie, że na początku powiem Wam kilka słów o dziewczynach, bo to pozwoli nam później tak płynnie przejść do problemów, jakie poruszane są w tej książce. Może zacznę od Kamili, która jest przepiękna, towarzyska, odważna, inteligentna i jest mistrzynią tańca towarzyskiego. Niestety w domu codziennie przychodzi prawdziwe piekło, które urządzają jej rodzice. Otóż ta dwójka nie potrafi koło siebie egzystować. Słuchajcie, w każdej chwili to są tylko kłótnie, docinania. Ty jesteś taki, ty taka, ty zrobiłeś źle to, a po co to zrobiłeś, a dlaczego to zrobiłeś? I to nieraz nie w tak łagodny sposób, jak ja Wam to teraz przedstawiam. Są tak bardzo skupieni na ranieniu siebie wzajemnie, że nie dostrzegają potrzeb ani zmian zachodzących w życiu własnego dziecka. Dorota jest czystym przeciwieństwem Kamili. Przeciętnej urody, do tego nie za bardzo dba o siebie. Ma duże problemy z własnym zdrowiem, skoliozy, płaskostopie, problemy z cerą. W szkole idzie jej średnio, jest dobra tylko z języka angielskiego. Jak wiecie, Kamila ukrywa się przed krzykiem rodziców. Natomiast w życiu Doroty rodzice są dosłownie nieobecni. Bo czy można nazwać rodzicami ludzi, którzy widują swoje dzieci raz na kilka miesięcy, ich jedyny kontakt polega na tym, że dzwonią albo przyjeżdżają na kilka dni, w którym tak naprawdę są obcymi dla siebie ludźmi. Powiem Wam, że tu dochodzi do naprawdę skrajnych sytuacji, ponieważ oni nie wiedzą kompletnie, jakie są zainteresowania Doroty, jej młodszej siostry Majki. Ba, potrafią pomylić ich wiek, a ich wychowaniem zajmuje się nie kto inny jak babcia. I wiecie co, ja myślę, że autorka chciała nam pokazać przez te dwie różne sytuacje, że patologia w rodzinie to nie jest tylko kiedy pojawia się nadmiar alkoholu, narkotyki, ale także w momencie, gdy w życiu rodziców nie ma czasu, tak, dla dziecka, bo wolą się skupiać właśnie na jakimś wzajemnym obwinianiu się, sprawianiu sobie tych przykrości, o których Wam wcześniej wspomniałam, albo na przykład, nie wiem, cały czas pracując, jak to jest w przypadku Doroty. I choć te przykłady są dość drastyczne, to jestem pewna, że każdy z Was, jak się tak rozejrzy wokół siebie, to gdzieś wśród znajomych znajdzie podobne modele rodziny. Czyli już wiemy, że takim pierwszym ważnym tematem, jaki jest tu poruszany, to są relacje w rodzinie i to, jak one wpływają na dorastające dzieci. I teraz, Dorota i Kamila bardzo się od siebie różnią, ale one się naprawdę bardzo wspierają i mówią sobie prawie wszystko. Akcentuję słowo prawie wszystko, ponieważ kolejnym tematem, jaki tu poruszyła autorka, jest przyjaźń. Czy my w życiu codziennym naprawdę odróżniamy przyjaźń od takiej zwykłej znajomości? Przyznam, że kiedy skończyłam czytać książkę, to zadzwoniłam do mojej mamy, która jest starsza ode mnie o 26 lat. Później zadzwoniłam do Mai, która jest ode mnie młodsza o 22 lata. I wiecie, miałam taki przekrój na to, co każda z nas uznaje za przyjaźń i muszę przyznać, że nasze zdania naprawdę się różniły. Nie we wszystkim, ale jednak postrzegamy przyjaźń odrobinę inaczej. Dlatego słuchajcie, po przeczytaniu tej książki serdecznie Wam polecam, porozmawiajcie z mamą, z babcią. Jestem ciekawa, czy też Wy zauważycie te takie drobne różnice, aż czasami znaczące. I muszę Wam powiedzieć, że do samego końca będziecie czekali w książce na wyjaśnienie tego, czy pomiędzy Kamilą a Dorotą jest przyjaźń, czy zwykła znajomość. Ja Wam tego teraz nie zdradzę, bo odkrywanie tego jest dosyć fascynujące. I moi drodzy rodzice, teraz wracam się do Was. Naprawdę warto tę książkę przeczytać razem z dzieckiem.
aby porozmawiać o tych wcześniej wspomnianych relacjach, o znaczeniu, w ogóle o pojęciu przyjaźni, zastanowić się nad tym, czy nasze relacje z partnerem są poprawne, czy dajemy dziecku to, co potrzebuje, nie tylko miłość, ale także nasze zaangażowanie, zrozumienie. Nie wiem, czy słyszycie jak maile do mnie albo SMS-y, bo mam jeden dźwięk. I zapewne już zauważyliście, że ja uwielbiam książki, które między słowami przemycają taką wiedzę o psychologii człowieka i pomagają nam, tak, rodzicom, dzieciom, lepiej się porozumieć. Dodam, że kiedy już sięgniecie po Kiedyś na pewno, to jest wielka szansa, że ta książka Wam się spodoba, ponieważ styl autorki jest bardzo lekki i ku mojemu zdziwieniu, słuchajcie, nie przeszkadzało mi to, że nie ma w tej historii takiego głównego wątku. Nie, to jest powieść, która składa się z wielu wątków, naprawdę wielu, ale słuchajcie, ja się nie gubiłam i wręcz było to dla mnie fascynujące, że mogę śledzić tak wiele rzeczy naraz. Jeszcze Was tak delikatnie zaciekawię. Słuchajcie, w całej historii pojawi się problem kradzieży, łapówkarstwa, zdrady i na jaw wyjdą pewne ukrywane tajemnice. Uważacie, że to nie jest dość sporo jak na te 293 strony, że aż tyle problemów jest poruszanych i to słuchajcie, nie tak pobieżnie po łebkach, tylko z każdej jakby sytuacji my, czytelnicy, możemy wyciągnąć dla siebie pewne morały? Wiecie, dlaczego uważam, że książka Kiedyś na pewno jest tak cenna dla naszych relacji wspólnych, czyli rodzice-dziecko, dziecko-rodzice? Ponieważ bardzo często nie potrafimy się w pewnych kwestiach zrozumieć. My, dorośli, zapominamy, jak to było, kiedy dorastaliśmy, kiedy musieliśmy sobie sami odpowiadać na wiele pytań dotyczących naszej tożsamości, sensu życia, przyjaźni, pierwszych miłości, zdrady, nie wiem, budowania hierarchii wartości i zdarza nam się, że my z góry potępiamy podejmowane przez Was decyzje, bo nie wiem, doświadczyliśmy czegoś na własnej skórze albo inaczej, już nie pamiętamy zupełnie, jak to było, kiedy to, wiecie, my byliśmy młodzi i takie książki, jeżeli się wspólnie przeczyta, są taką drogą do pewnych dyskusji, do wyciągnięcia wniosków i być może takim pomostem do dojścia do pewnego porozumienia. I teraz jeżeli chodzi o główne bohaterki, bo tak powoli zbliżamy się do końca, nie zdradzę Wam, czy je polubiłam, natomiast szczerze mogę wyznać, że pokochałam kilkoro z bohaterów drugoplanowych. Majkę, siostrę Doroty, przeurocza dziewczynka, naprawdę. Sławka, to jest taneczny partner Kamili, który jest, matko jedyna, tak bardzo obciążony natręctwami. Nie wiem, czy wiecie, na czym to polega, nie wiem, podajesz komuś rękę, zaraz przemywasz spirytusem, bo boisz się bakterii. On ma swoje fobie i różne takie rzeczy, z którymi się musi mierzyć dość mocno, ale mimo wszystko, słuchajcie, to jest taka pozytywna postać, która pokazuje, że pomimo pewnych obciążeń, przeciwności, można dążyć do zrealizowania celu i można się czemuś bardzo poświęcić. Zauważyliście zmianę kadru? Tradycyjnie. Pozwólcie, że na koniec przeczytam Wam pewien cytat, który tłumaczy, skąd wziął się tytuł tej książki. Czego w życiu nienawidzisz najbardziej? Zapytał miękko. Dwóch słów. Kiedyś. Bo to jakby deklaracja, że się nie umie umiejscowić w czasie, czyli zmyśla. I na pewno. Bo na tym świecie nic nie jest pewne, wyszeptała. Słuchajcie, ja Wam powiedziałam tak niewiele o tej książce, ponieważ jak już wiecie, tu jest mnóstwo wątków i autorka dotyka wielu problemów, że cokolwiek powiedziałabym Wam więcej, to wtedy bym Wam już zaspoilerowała i wiedzielibyście od początku, jak się to wszystko zakończy. Natomiast uwierzcie mi, że na tyle dynamicznie się wszystko zmienia, że do samego końca kilka rozwiązań jest możliwych. Więc jeżeli jesteście ciekawi, czy Dorota i Kamila się przyjaźnią, czy relacje z rodzicami ulegną poprawie, czy osoba, która dokonała kradzieży, zostanie ukarana, no i osoba od łapówkarstwa, kto kogo zdradzi, jak się zakończą pewne trudne związki, to serdecznie Was zapraszam do sięgnięcia po tę książkę pani Ewy Nowak i w ogóle do całej serii miętowej, ponieważ tam wszystkie książki dotykają jakichś problemów, także śledźcie, słuchajcie stronę wydawnictwa Puszyński i Spółka, zobaczcie, jakie już części zostały wydane, na jakie czekamy. Nie pozostaje mi nic innego, jak podziękować Wam za to, że byliście razem ze mną i zaprosić na kolejny film, który już niebawem. Do zobaczenia, moi drodzy. Pa, pa!